Cześć, witam was serdecznie, ja jestem Wick, a to jest długo oczekiwany i obiecany przeze mnie kolejny filmik z Half-Life Source, dokładnie mówiąc. Jest to misja Power Up, w której musimy takiego małego, niedużego stworka rozwalić. Misja nie jest zbyt długa, ale tak jak to mówiłem, głównie tych takich bossów, tych większych takich, będę wam prezentował z tej gry. Nie będę jej przechodził całej całości. Tutaj mam w tej wersji gry mam możliwość praktycznie każdy rozdział zacząć od nowa, nie przechodząc całej gry. Dlatego stwierdziłem, że będę to wam pokazywał, jak mówię. Tutaj sobie tych rozwalę, zaraz wam pokażę, o jakiego stworka mi chodzi. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywa. Ale zaraz wam opowiem, co trzeba tutaj zrobić. Misja, tak jak mówiłem, nie jest zbyt długa. No tutaj sobie wezmę troszkę, odleczę się. Tutaj jest nasz stworek. Nie jest zbyt duży, nie jest zbyt piękny. Musimy go rozwalić z tego względu, że aby się dostać dalej do dalszej części gry, musimy po prawej stronie widać tam taką kolejkę, którą będziemy podróżować w dalszym ciągu. Znaczy w dalszym ciągu, no dalej będziemy podróżować i tam będziemy i tam właśnie na środku jest taka, no kurde, nie tam mam iść, jest taka, no i nie pamiętam, jak to się nazywa, co ja teraz gadam, mniejsza o to. W każdym razie, no musimy się tą kolejką dostać do dalszej części gry, ale żeby nią przejechać, musimy właśnie tego stworka załatwić, z tego względu, że inaczej nie przejedziemy dalej. Tutaj oczywiście nam kosmici przeszkadzają, worty, headcraby. Dobrze, o tutaj jeszcze są. Słychać go cały czas w tle, jak się drze. Zmienię tą bromę, szkoda zużywać na headcraby Colta, który jest dobry. Oj, biedactwo. Same się załatwiły. Tutaj zaraz powinniśmy spotkać żołnierzy. Są strasznie upierdliwi, powiem szczerze. Już się odzwyczaiłem od tego, że oni tak blisko podbiegają. Walą w człowieka jak porąbań. Oj, biedaczek. W ogóle źle mi się chodzi. Bardzo ta postać pływa. Szybko się porusza. No tutaj pod shiftem mam dopiero spowolnienie. No ale cóż, no chyba to inaczej się nie da. O właśnie. A nie ta broń. Ale udało się załatwić gościa. Jeszcze jeden chyba powinien wylecieć, albo nawet dwóch. Tak, o kurde. Jeszcze dodatkowo wieżyczka strażnicza. O, tu jesteś. Yeah! Załatwiony jednym strzałem. Tutaj sobie granatem rozwalę tą wieżyczkę. Podleczymy się trochę. Tutaj widzę amunicja. To się zbierze, przyda się zawsze. Tutaj będzie więcej żołnierzy, to się przyda bardziej karabin niż... O, jaki zes. Ogin. Aj, nie tak, nie. Znowu źle, nie rozwalić tej skrzynie. Ogin. Uff. Sobie te skrzynki rozwalę, bo później będzie. No tutaj chyba mnie od tyłu zaraz zaatakują, albo jak będę wracał, to mnie mogą zaatakować. Jak się znajdę w ich pobliżu, to może być ciężko. Tutaj jest apteczka. No teraz wracamy ten save na szybko i idziemy tam dalej. Zostawiam sobie ten karabin. O, tutaj. Policja nasz tu jest. O, właśnie. Wiedziałem, że on tutaj się zjawi. Bo nie byłem pewny, czy na pewno, ale coś mi się właśnie kojarzyło. Tutaj też powinni być żołnierze. O, i są. A. No kurde, ale się ich zebrało. O, udało się na szczęście. Dobra, można iść dalej.
musimy iść tutaj, w tą stronę, zjechać tam na dół. O, tutaj sobie jeszcze kombinezon trochę podładuję. No, dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj może jakaś amunicja gdzieś będzie? Nie, tutaj jest ten balkonik. Dobra, to zjeżdżamy na dół. Ale zanim się tam zjedzie, tam są miny podłożone. Znaczy, no miny te takie z laserem, nie wiem jak to się dokładnie nazywa ta broń. Trzeba je zlikwidować, bo później się nie przejdzie koło tego. Gdyż nas to załatwi. Gdyż nas to załatwi. Oj, proszę, proszę. Teraz dwie z drugiej strony. Oj, chyba się nie udało. O, no, mogłem to tak zrobić łatwiej. No, dawaj. Kurdele. Nie tak. Tego stworka musimy wprowadzić w takie pomieszczenie, gdzie są dwa generatory mocy. Musimy je włączyć. I on jak tam wejdzie, to się skopci. Inaczej się go nie da rozwalić. No, zjeżdżaj, Windo. O, piesek jeszcze dostał. To pewno chyba gdzieś więcej. Sobie te beczki rozwalę. Najlepiej właśnie rozwalać te wszystkie wybuchowe beczki i skrzynki. O, pieski. No, je się da łatwo rozwalić, także nie ma problemu. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest właśnie... Włączamy takie... W zasadzie jeden wiatrak, który jest wyłączony. Tutaj po lewej i po prawej stronie były. I później, żeby wrócić na górę, trzeba będzie za pomocą pędu powietrza się wznieść do góry. Tu jest apteczka, to się troszkę podleczę. Tutaj był chyba jeszcze stworek, ale nie jestem pewien. Gdzieś schowany. Ale żeby to włączyć, tutaj jeszcze musimy chyba takie tłoki odblokować, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie to. Czemu ja tracę amunicję za was łomem? To kurde, zapomniałem, że tutaj jest łom. O, jeszcze zombiak. Yeah, head. Dobra, wracamy na górę. Uruchamiamy ten drugi wiatrak. I zaraz, tam się chyba... Wiem jak będzie można wrócić. Nie będę tutaj skakał. Mogę wrócić jeszcze, sobie zapiszę, bo tutaj można się właśnie... Może nas załatwić ten... To napięcie tutaj, które skakuje. Ja sobie tutaj na górę pójdę. Tutaj bym musiał skakać. Bo tej windy, jeżeli dobrze pamiętam, nie da się uruchomić tutaj od dołu. Choć nie jestem do końca pewien. Sobie wezmę... Granaty? Nie. Granatnikiem w górę, bo tutaj zjadą tą windą żołnierze. Najlepiej jest właśnie ich załatwić od razu, jak się pojawią. I wskoczyć szybko na drabinkę. O, właśnie. A nie, jest tutaj przełącznik. No, nie wiem, dlaczego mi się kojarzyło, że tutaj przełącznika nie ma i nie da się wlecieć na górę. O, i żołnierze. O, ale mam zeza. O, chyba mnie załatwią. Nie, udało się, na szczęście. Dobra, save. Gdzieś apteczka była chyba. Nie, wydawało mi się. O, tam są dali żołnierze znowu. A to, skrzynie zostały. A można się go pozbyć. Jeszcze sprawdzę tutaj, bo tutaj może była apteczka. Chyba. Nie. To jest skrzynka, może być amunicja, ale nie chce mi się ich rozwalać. Dobra, tędy mogę iść przecież po co naokoło. Jeszcze do apteczki, powinno coś z niej zostać. O, niewiele, ale zawsze coś. O. Dobra, wracamy teraz na górę. Bardzo szybko mi przeskakują ładunki, nie wiem czemu. Znaczy, to jest chyba dobrze. Tu jest jeszcze apteczka. Wracamy na górę i w zasadzie to zostało, to jest tyle, co mieliśmy do zrobienia. Misja, tak jak mówiłem, nie jest zbyt długa, ale stworek jest fajny, fajnie wygląda.
zgnuzłaś, Gordon. Nie tak! Jezu. Wracaj, wracaj. Oj, teraz będę toksyczny trochę. O, już, czeste. No i znowu loading przeskoczył, jak nie wiem co. No ale to jest dobre. Podoba mi się to. Dobra, idziemy na górę. Tu sobie przeskoczę, powinienem dać radę. Tak, dokładnie. Teraz trzeba koło niego przebiec. Trzeba uważać, bo on uderza nogą w ziemię i takie jakieś płomienie w naszą stronę lecą. Może nas zranić. Lecisz za mną, czy nie? No leci. Tu są te dwa generatory. Mam jeszcze apteczkę. No chodź tutaj, chodź. No i właśnie. I te generatory powinny go usmażyć. Ja w zasadzie tutaj nie powinienem stać. Powinienem się tutaj schować. No, załatwione. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą misję. Nie jest zbyt długa, nie jest zbyt ciężka. Teraz tą kolejkę bierzemy i jedziemy dalej. Musimy wjechać tutaj na środek, na tą przekładnię. Przestawić ją tam na górze, gdzie ten policjant leżał. No, jedziesz. Kurdele. Nie tak. Dobra. I wracamy na górę i tutaj będzie trzeba przełożyć tą przekładnie, żeby przeszła na drugą stronę. Tutaj skoczę na drabinę, może dam radę. Yeah. Nie tak. I właśnie o to chodzi. No, pójdę sam, wiem, że nie dasz rady, przykro. Dobra, i to jest na tyle. Tutaj jedziemy dalej. Jest kolejna misja. Będziemy jeździć tą kolejką i tam kilka rzeczy jest do powłączania, do powyłączania, żebyśmy mogli przejechać dalej. Będzie w cholerę żołnierzy. No widzę cię, to tak machasz, baranie. One of your scientist pals said to give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some kind of satellite delivery rocket. Dobra. Musimy właśnie tam przejść, jeszcze musimy sobie tutaj otworzyć ten. I tą misję nie wiem, czy będę pokazywał. Zamknij się, ja tutaj gadam. Nie wiem, czy tą misję będę przechodził i pokazywał. Zobaczę, jeszcze się zastanowię nad tym. Tak jak mówiłem, mam opcję w tym source'ie taką, że każdą misję sobie mogę zacząć od początku przez całą grę. Dobra, na razie wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Weekplayer. Ej, bye bye!